Witajcie. W dniu dzisiejszym, czyli 26 maja 2017 roku, wybieramy się do Głuszy. Głusza jest oddalona około 24-26 km, zależy jaką trasą pojedziemy przez pola. Jedziemy w grupie 11-osobowej, 9 osób na koniach, 2 osoby na rowerkach. W ten sposób będziemy celebrować dzisiejszy dzień. W Głuszy nocujemy, tam jest stajnia, zostawimy sobie koniki na popas, oni sobie odpoczną. A my oczywiście też sobie odpoczniemy przy zabawie czy muzyce, także będzie fajnie. Jutro wracamy, wrócimy gdzieś koło 14, będziemy tutaj na miejscu. Pogoda, jak widzicie, jest śliczna. Zapraszam Was na oglądanie tego filmu. Hej! No mamy na razie puszczyska niewzięte i popręg, ale to jeszcze nie wiem jak tam pomóc. Czy Gosia, masz coś do skór? Nie mam nic. A nie ma nic? Nic nie ma i wuja nic nie ma. Nie ma nic? Nie ma, bo pytałam. No, ale żeśmy dali. Jeszcze nam prezes zostanie. Byczku, karminowy lakier byśmy prosili. Jak mi wypaskudzi z tej, to też będzie wszystko jedno. Będziesz miał wszystko karminowe. Jak tam też? Jeszcze nie wyjechaliśmy, a już pierwsze instrukcje. My bardzo, bardzo, bardzo liczymy w tym roku, że Monia się skąpie. Tak, w scenariuszu właśnie to mam. Tutaj śliczna dziewczyna zaopatrzona w kamerę. Będzie nagrywać. Zobaczymy, czy się uda. Chciałem powiedzieć, że ja jestem tym rowerzystą oraz kolega. Damy radę. Do koni! Wojtuś, zobacz, tu masz z tej strony. Przesuń troszeczkę, puść popręg. Chodzi o to, żeby czaprak cały się opierał na tym. Na kocu, nie? Jak jest to możliwe. Troszeczkę go tam skorygnij, dobra? Z jednej i z drugiej strony. Super. Chyba kantary. Co? Największym zagrożeniem są chyba kantary. Ale Lucenko, jeździmy tak dobrze. Ja wiem. Nie byłaś. Tu jest ładnie, Gosia też wprawiona w boju. No, perfekcjonistka. Cześć. Czekaj na stronę. Wszystko ładnie? Ładnie? Tak? Tak. Równie, tylko w kosztach pięknych. Co? Dusza! No, puszka, ty przyjeżdżasz po nie. Po 17? A 17 to nie ten. Dobra. A, tutaj. Jacek, cześć, sprawdzę popręg. Tak, właśnie dobrze, ale Dobra, Monia, dawaj! Ja się boiłam. Bardzo się boiłam. Ale dwie baby mi to sprawdzały, to musi być dobrze. Zależy jakie. Dwie baby sprawdzały. Zależy jakie. Najlepsze.
Moniusz, nie. To jest tam też białe rękawiczki. Kot, czaprak, kot musi być równomierny z jednej i drugiej strony. Z tej strony ona ma za krótko ten kot. Ale w grupie to wie, że jest dobrze. Słuchajcie, pomóżcie Monice. Michał, idziemy twojego konia sprawdzić. Przepraszam. Jak skończył twojego sprawę? Zaraz wracam. Jest akcja. Jest taka sytuacja, bo ja uważam, że nie no fajnie, że on się wszystko robi, nie? Ale ja myślę, że to młode. Myślę, że wszyscy powinni się tak. Jak? Stoimy. Jak on tu skończy teraz jeszcze baletkę? No ja znajdę tak, bo ja już wiem, o co chodzi z tymi takimi tymi paskami. Przede wszystkim wiesz, gdzie ma być równo. Poniu, generalnie wystarczy na razie, jeżeli to zrobimy w ten sposób. Można. Tak, koniec. Tak. Jecha! Jak to mi to szczęście. Czyli co? Te dwa supły były niepotrzebne. Musi, za dużo. Trzeba aż. Jeszcze harmonia. W przypadku szybkiego przesiadłania albo coś, to nie jest konieczne. Dobra, to dziewczyny. No, na Pietras, baletka brudna, no co właśnie, to jest? No brudna. No bo to kleja taka jest, jeszcze pije. Właśnie, właśnie, chwileczkę, ja jestem na to przygotowany. Wiedziałem. Zaraz ma to i będzie kolejny. Ja teraz specjalnie ten nożyk kupię. Ale teraz uwaga, bo... A może chwali nie był, nie? Ale komatem sprawdza. Ale baletkę? Tak. I sam ten człowieku, Iszton! Iszton! O głowie to też mogłeś wybrać. Mogłem. Dobrze, że nie widziałeś tego czapraka, który miał. Mogłem. Ropa w oczach. Człowieku! Ten koń jeszcze śpi. Ropa w oczach. Ten koń był czarny. Szerokam to białego. A co to jest tutaj dziki? No, Iszton. Wyprowadzamy trzedamy! A są dudka w kontrolę, są dudka? Wyprowadzamy. Piotr ma inną definicję bieli po prostu. Nie jest tak samo biały. No to wyprowadzamy! Wyprowadzamy. Jak już się coś odbywał trzy razy, to mówię, że to już jest tradycyjny, prawda, nie? A tu już jest pewnie 12 raz, czy który jedziemy. Rajd Wojtka, bo chyba co roku, nie? Po jego śmierci. 16. Jeden rok odpuszczony. Słuchajcie, życzę udanej wyprawy, przede wszystkim bezpiecznej dla ludzi, ale dla koni. W towarzystwie tym, którym Państwo idziecie, czujecie się doskonale, więc w związku z tym nie muszę mówić, że doborowego towarzystwa, bo ono jest. Ej, ustawuję szczęśliwej podróży. Dasz bur!
Bałem się trochę o tą przeprawę, dzięki takiej asekuracji przebrnęliśmy. Monia też. Właśnie, ale nie powiedziała ani słowa, nie? Od tego momentu. Słuchajcie, miejsce spotkania z Wojtkiem proponuję wypić za jego cześć, za jego zdrowie po raz pierwszy. No myślę, że troszeczkę zmieniliśmy trasę, ale gdyby on to widział, to no myślę, że gdzieś to może widzi, obserwuje, to byłby zachwycony. Zdrowie Wojtka. Komu pewnie? Jesteś. Nie, on by bolało! Grubaszy, kurwa! Tam ludzie od tego. A to ty robisz, ja mówię, kurde, co za... Za głupia ta Alicja, już ich zupełnie... Cytrynusia, uspokój się, myszka! Dobra. Poproszę!
indywidualnie. Tu jest ścieżka rowerowa. Thank you.
I tak doczekaliśmy świtu. Ale zabawa się na tym nie kończy. Bawimy się dalej. Mamy dzisiaj nowy dzień, 27 maja 2017 roku. No i niestety po śniadańku zdarzył się wypadek przy wyprowadzaniu koników na padok, ponieważ koleżanka została kopnięta tylnymi kopytami prosto w brzuch. Przyleciał helikopter, zbierają do szpitala. Straciła na chwilę przytomność. Ale oddycha, jest na razie wszystko ok. No zobaczymy po badaniach, jak będzie to wyglądało. Trzymamy, Munia, za ciebie kciuki. Słuchajcie, jak sytuacja? Jak tam koza? Dobrze. Gotowa? Gościnność gospodarzy, jak zwykle, jest nieoceniona. Za złość. Z nadzieją na przyszłe lata, Pani Mario, Panie Henryku. Zapraszamy. Obyśmy jeszcze się spotkali. Wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo. Szerokiej drogi. Chciałem informować zastęp. Chwila dla fotografów. Dla fotobuda.
Dobre myśli. Dzwoni Łukasz. Bez obrażeń, bez złamań. No, będzie miała wielkiego siniaka. Jest na obserwacji. Prosił, żeby nie zawracać głowy. Odwiedziny raczej też na razie nie wskazane. Potrzebuje spokoju. Możemy odesłać drugą. No i myślę, że mimo wszystko cieszyć się z tego rajdu. Wnioski niech każdy wyciągnie sam z tego, co się stało. Dziękuję bardzo Marysi i Paulinie za pomoc w prowadzeniu koni. Za dyscyplinę i znalezienie się w takiej sytuacji. Wszystkim bardzo dziękuję. Dziękujemy. Proszę z koni.